No hej wam wszystkim ludziska, słodziaśne cukierzyska moje kochane, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować wam kolejny, jakże epicki mam nadzieję, materiał z serii Zagrajmy w Medal of Honor Airborne. Z tego co widzicie, znowu zasiadłem do owej, jakże znamienitej gry. I przejdźmy być może do autentycznego gameplayu, bo aż mnie oczy bolą po prostu. Twórcy gry, why you do this to me? Kiedy patrzę na ten iście chimeryczny twór, jakim jest dosyć koślawe i nieudolne połączenie współczesnej mapy geopolitycznej Europy z mapą z okresu II wojny światowej. No czemu twórcy gier komputerowych nie potrafią odrabiać lekcji historii? Kiedyś taki przykład był w WoCie, teraz taki przykład jest bezpośrednio w Medal of Honor. Przecież na litość boską, jeżeli ja tworzę grę historyczną, posadowioną w jakichś konkretnych realiach, prawdziwych realiach i tworzę mapę do tej gry, no to chyba wypadałoby otworzyć historyczny atlas i zobaczyć, jak ta mapa rzeczywiście wyglądała. No god damn you! Czy ja wymagam od was zbyt wiele? Deweloperzy, błagam was, naprawdę. Błagam. Dobra, myślę, że wypultałem się z moich skumulowanych emocji, tak więc przejdźmy do gameplayu. Z tego co widzicie, być może jesteście troszeczkę zagubieni w tym momencie, zapytacie: Grzechu, dlaczego ty znowu lecisz? Co ty tak fruwasz jak ten bociek? No prawda jest taka, że taka jest mechanika tej gry, co mnie bardzo zdziwiło przed chwilą, mianowicie w momencie kiedy wczytujecie stan gry, zawsze spadacie ze spadochronem. Spokojna wasza rozczochrana, ja nic nie będę powtarzał, bo tak naprawdę to jest ciąg dalszy. To jest ciąg dalszy, te misje, które już wykonałem, te checkpointy, które, no, można powiedzieć, już przed nie przeszedłem, instalacje, które zniszczyłem, już są zniszczone. Wszystko jest odhaczone, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że no musiałem znowu skoczyć ze spadochronem, co jest dosyć dziwne. No i na początku nie do końca załapałem, o co chodzi, dlatego też zacząłem grać. Myślałem, że cała misja wczyta mi się od nowa i pomyślałem również, że przejdę te wszystkie urywki, które już widzieliście, żeby dojść do momentu, którego nie widzieliście. Chciałem być taki ambitny i miły dla was, aczkolwiek po 2-3 minutach zorientowałem się, że przecież no nie, jednak tak to nie wygląda, bo pomimo tego, że znowu skoczyłem z niebiesiech, niczym Bóg, niczym Godness, no to jednak kontynuuję tą misję. I wszystko co zrobiłem do tej pory już jest zrobione. Bardzo dziwna mechanika. Tak czy inaczej, w momencie kiedy przechodziłem te 2 minutki, zorientowałem się, że źle wam mówiłem na poprzednim materiale z tejże gry, mianowicie opowiadałem wam wtedy, czy ja włączyłem w ogóle stopper, czekajcie. I stopper start, tak, jest włączony, bardzo dobrze. Jeszcze ich na pewno. Dziknie. Nohal podrapany, można iść dalej, można walczyć z Niemcami, nawet z komunistami. No. I ludziska, chociaż z komuchami to raczej nie będziemy walczyć w tej grze, raczej wątpię, ani przy okazji komunistami też nie będziemy walczyć, bo to są kampanie typowo amerykańskie, mniejsza, kompletnie nieistotne, natomiast do czego chciałem zmierzać? Źle wam mówiłem, bo na poprzednim materiale opowiadałem, że nie można podnosić po pokonanych przeciwnikach broni w tej grze. Okazało się, że można, mogę sobie spokojnie wziąć na przykład takie MP40 po germańcu, nie ma żadnego problemu w tym, tak więc ogólnie ten system jestem w stanie podsumować jako znacznie lepszy od systemu z Call of Duty. Gdzie teoretycznie broń można było podnosić, aczkolwiek na początku gry nie ustalaliście sobie domyślnej broni, a i przy okazji nie mogliście mieć do niej przyzwoitego zapasu amunicyjnego, co jest dosyć smutne. Chociaż za niedługo do Thompsona mi chyba tej amunicji zbraknie, tak więc będę musiał dokonać swego rodzaju zamiany, szarady, tak powiem. Panie Niemiec, chodź pan tu! Ty siusiu majtku jeden ty! No, jeżeli chodzi o ciekawostki, ostatnio opowiadałem wam rzecz jasna o operacji Husky i całej inwazji na Sycylię, no bo w końcu to się tutaj dzieje, jesteśmy na terenie Sycylii, no i rzecz jasna chcemy zająć wyspę. O i widzicie, i mogę sobie to podnieść, mam niewiele amunicji do Thompsona, więc w sumie czemu nie, Tommy Gun? Tommy Gun, odchodzisz, no a MP40... Say hello to my little friend. A raczej say hello to my little hand. Tak powiem. No, coś innego. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o feeling strzału, chociaż o tym może jeszcze powiem w przyszłości, może jeszcze nie podczas pierwszej misji, tylko jeszcze troszeczkę pogram, żeby się upewnić w moich odczuciach, aczkolwiek jest on zupełnie inny niż w Call of Duty i myślę, że mimo wszystko w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak mi się wydaje. Ale tak jak mówię, podsumuję to jeszcze za parę misji, jeszcze nie teraz. Tak czy inaczej. Opowiadałem wam rzecz jasna o operacji Husky, mówiłem o tym, że Amerykanie kłócili się z Brytyjczykami, nie potrafili się dogadać, nie współpracowali, podkładali sobie świnie, efektem czego no, była mała efektywność tejże operacji, chociaż i tak ogólnie, całokształtowo, z perspektywy sensu largo, operacja zakończyła się powodzeniem, bo cała Sycylia została zdobyta praktycznie w nieco ponad miesiąc, w miesiąc i kilka dni, więc naprawdę był to potężny sukces. Zaskoczenie dla wroga całej tej inwazji również było swego rodzaju sukcesem, chociaż
pomimo tego, że na początku, w momencie kiedy doszło do desantu na wyspy sycylijskie, na wyspę sycylijską, no to no wrogowie nie stawiali specjalnie wielkiego oporu, z biegiem czasu się to zmieniło i ten opór rzeczywiście zaczął przybierać na sile, w efekcie czego po pewnym czasie, kiedy alianci doszli do umocnionych pozycji niemieckich, no zaczęły się naprawdę konkretne walki, które swoje trwały. Tak czy inaczej, zobaczcie, że cały czas podchodzą pod tego KM-a, bardzo mi się podoba ta mechanika, nie wiem czemu nie podchodzą pod ten wóz opancerzony i czemu nie zasiadają za tamtym KM-em, przecież te wozy również takowe mają. Ale co ja się tam znam? Może jestem za głupi na takie rzeczy? Jestem tylko zwykłym żołnierzem, więc nie będę się w takie taktyki, prawda, wtrążalał. No. Tak więc to wam opowiadałem, natomiast prawda jest również taka, że cała operacja mogła przebiec znacznie, znacznie lepiej po części, właśnie dlatego, że no gdyby Brytyjczycy i Amerykanie znaleźli tą nić porozumienia, rzeczywiście byłoby lepiej, a po drugie dlatego, że wyobraźcie sobie, no na wskutek tego, że nie wdrożono planów inwazji na Sycylię samego Pattona, które były naprawdę idealne i planowały również, zakładały, prawda, odwrotu, możliwości tej odwrotu wojskom niemieckim, no złapanie ich swego rodzaju kocioł bitewny, na wskutek tego, że te plany nie przeszły do wdrożenia, no to spora część Niemców po prostu uciekła z wyspy, praktycznie połowa ich wojsk, 100 tysięcy ludzi, 100 tysięcy żołnierzy, a poza tym również 10 tysięcy maszyn pancernych, artyleryjskich, różnego rodzaju transportowych i tak dalej, więc teoretycznie inwazja zakończyła się sukcesem, wyspę zdobyto dosyć szybko, aczkolwiek no był to taki połowiczny sukces. Co mu się dzieje w ogóle? Hajse hende, zobaczcie. Ja pierdzielę, ale Slender. What? Co wy mi tutaj mówicie? To mi z głową robicie, twórcy gry, w ogóle nie wierzę. I can't believe it. What I'm doing here? Na początku Niemiec, który wystrzelił jak z torpedy. Teraz jakiś gościu z rozciągliwymi rękoma. No jakieś totalnie posrane realia. Rzeczywiście gra ma czasami dziwne akcenty z tą swoją fizyką, ale mniejsza. Na razie jeszcze to nie jest specjalnie mocno odczuwane. Dwa razy mi się zdarzyły takie sytuacje dosyć nadprzyrodzone. Zatem kontynuując. Tak więc ogólnie inwazja zakończyła się sukcesem, aczkolwiek ten sukces mógł być jeszcze większy. Gdyby odcięto możliwość odwrotu wojskom niemieckim, no to ludziska, 100 tysięcy wojska złapać w kleszcze, a i przy okazji 10 tysięcy... Dium! Przyznano odznaczenie strzelca wyborowego. No ja myślę... Łódka nabojowa na 5 pocisków. O co chodzi? Obecnie mam na 3 pociski, tak? Czyli że co, że będę mógł rozwinąć tą broń, bo... Nie pani Maju, nie pani Atna. Dziwne rzeczy. No, tak więc tak to wszystko wyglądało z perspektywy historycznej. I też warto zauważyć, że cała ta inwazja zakończyła się czymś kompletnie niespodziewanym dla aliantów. Mianowicie puczem. Puczem w Rzymie obalono władzę Benito Mussoliniego. W momencie, kiedy ludzie dowiedzieli się, że Palermo zostało zdobyte, że Sycylia również została zdobyta, w tym momencie... No, o kurde, czekaj, nie! O, mało mi nie... Klimnął. A tu jest apteczka. Tutaj może wezmę sobie MP40, bo to są takie walki close combat w budynkach. W zwarciu? No kurde, lebele, naprawdę feeling strzału w tej grze miażdży. To co się tutaj dzieje i same te budynki, w ogóle bardzo mi się ta gra podoba. Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony. What the ty. What shit ty. Aaa, Germańcu, samozwańcu. CKM-isty się zachciał, tak? Apteczka. Daj apteczku. Aż mi się Stalker przypomina. No mniejsza. Fajnie, fajnie. Naprawdę epicko się bawię. Podoba mnie się. No tak więc coś, czego kompletnie nikt się nie spodziewał, czyli pucz w Rzymie, obalenie władzy Benito Mussoliniego jako odpowiedź na zdobycie Sycylii. Tak więc rzeczywiście, no można powiedzieć, że sam plan ataku na wyspę był autentycznie świetnym planem. No przypominam wam jeszcze, że tam było bardzo dużo lotnisk, były porty, w których stacjonował Kriegsmarine, a i przy okazji stacjonował tam Regia Marina, czyli flota okrętów włoskich i niemieckich, nazistowskich, więc sam ten fakt, że te porty zostały odebrane tymże wrogom ludu pracującego, zaowocował sukcesem w istocie. Za co ja te wszystkie oznaczenia dostaję? Przepraszam! Podwójny magazynek. A, ja się domyślam, do czego to be... Chociaż nie.
Bo przez chwilę pomyślałem, że to może są takie profity do rozgrywek multi, aczkolwiek to nie może być profit do rozgrywek multi, bo przecież takie profity się zdobywa w multi, a nie w singlu, to by nie miało sensu. Więc jestem zdziwiony, czyżbym w przyszłości mógł sobie ulepszać bronię w tej grze? Nie wiem. Nie wiem, ale zasadniczo już poranek się zbliża, tak więc rozdupcmy tego flaka. To działo przeciwlotnicze. Eksplozywstym założyłem i nie uciekam najwyraźniej. Aha, czyli mnie rozdupsyło, tam mam to odbierać. Bo nie uciekłem w końcu stamtąd. Hey, Worth, go tell the CO we got this one. Sir, Sergeant Sensor's requesting reinforcements ASAP. Christ. Czyżby dodatkowe cele? Okay, you and Travers go, I'll hold here. I can't stand Setzer anyway. Zalążki fabularne, proszę, proszę, masturbowalne. Czyli nowe cele mamy, proszę bardzo. Bardzo mi się to podoba. Oj, gij, przepadnij, maro nieczysto, ty! Rzeczywiście mam podwójny magazynek? Czyli to jest upgrade do tej broni w czasie rzeczywistym? No proszę. Dużo ammo, dobra. To powalimy jeszcze z Thompsona. Lubię to migana. I naprawdę ubolewałem nad tym, że w Call of Duty niewiele z niego było mi dane postrzelać. Dlatego zawsze lubiłem też Mafię, że tam były Thompsony. Ach, świetna sprawa, chociaż w przypadku... No dobra, może się zamknę, bo tutaj sporo Germańców, samozwańców. A może mam dupne granacika? Wprost z dupy Belzebuba z otchłani tartaru! Ech, nie wiem, czy komukolwiek cokolwiek tym zrobiłem. O, teraz lepiej. Podoba mi się też efekt eksplozji granatu. Tego dymu jest troszeczkę za mało. No i pole rażenia jest troszeczkę zbyt małe, aczkolwiek na to cierpi każda. Cierpi każda tego typu strzelanka. Bo ogólnie, tak naprawdę, pole rażenia takiego granatu, w momencie gdyby on eksplodował tutaj, to tamci wszyscy żołnierze zostaliby po prostu poszatkowani. Aczkolwiek w grach komputerowych nigdy nie było ono tak wielkie jak w rzeczywistości, żeby po prostu dało się jakkolwiek grać z tymi granatami. Żeby jednym granatem, no, nie uśmiercić na przykład 20 chłopa, prawda? Ale podoba mi się efekt, bo zazwyczaj w tym podobnych strzelankach bywa taki efekt, że kiedy rzucicie granatem, no to nagle wszystko spokrywa ogień, wszystko nagle zamienia się w jedną wielką kulę ognia. Co jest bujdą. Bo na litość boską tak to nie wygląda, to są materiały wybuchowe, a nie benzyna, prawda? Tam się nie ma co palić, to jest po prostu chmura pyłu, kurzu i dymu. Tyle w temacie. Tu jeszcze na dachy można wejść, co ciekawe. Właśnie to mi się podoba, że te mapy są takie wielowymiarowe, wielopoziomowe, super sprawa. Oczywiście w momencie, kiedy skaczecie z takiego spadochronu, możecie wylądować w dowolnym miejscu, na przykład na takiej wieży. Na szczycie takiej wieży, aczkolwiek odradzam, pamiętam, że jak ostatnio ogrywałem Medal of Honora, no, co było lata temu, naprawdę bardzo dawno temu. Ja pamiętam, że w tamtych czasach, rzecz jasna, jeszcze nie miałem żadnego kanału na YouTube, a kompa miałem tak potwornie słabego. Wow! Prosiaczek. Poleciał. Poleciał do Chicago, leciał do Chicago. Czyli mamy CKM-a, tak? Go back to CP! Report to the colonel! No widzę. Niemcy! Muszę ich zabić! Muszę zabijać! Czyli co, może budynkiem jakoś tam przebiegnę, tak? Nie wiem, zobaczymy. No, tak czy inaczej, jak ostatnio grałem w ten tytuł, pamiętam, że to były takie śmieszne czasy, że miałem tak słabego kompa w tamtym okresie, że na dobrą sprawę gra na najniższych ustawieniach graficznych tak potwornie cięła, to był pokaz zdjęć pokratkowych. Fatalnie się grało. Ale się grało, no. To były takie czasy, że nikt wtedy nie narzekał na brak płynności, po prostu mogłeś grać, to grałeś, nawet miałeś 5 FPS-ów. Przyjaciel czy wróg? Przyjaciel, dobra. Wow! Panie! Może ci dać grenadę stamtąd wygórze? Wehrmachtowcu jeden, ty! No i ładnie. Od razu drugi podszedł. Sztuczna inteligencja jest fajna. Rzeczywiście panowie myślą. Ale co z tą fizyką się dzieje czasami, to ja nie wiem. Takie pajacyki odwalał w powietrzu. No śmieszne to czasami. No, no i kontynuując. Jak po raz pierwszy grałem w tą grę,
No to rzeczywiście takie rzeczy robiłem, że lądowałem w losowych miejscach, najwyżej położonych, one dawały piękne pole ostrzału, na przykład jakieś dzwonnice kościołów, albo coś w ten deseń, dachy kominów, no door, komin nie ma dachu, ale wiecie o co chodzi. Myślę, że kminicie, nadążacie za mną. I niestety czasami kończyło się to tak, że potem nie mieliście jak zejść z takiej instalacji i pomimo tego, że oczyściliście obszar wokół siebie, to potem, no niestety, musieliście, rzecz jasna, skapitulować, zacząć misję od nowa, bo nie mieliście jak zeskoczyć z tego komina. Padaliście po prostu, to była zbyt wielka wysokość, prawda? Tak więc trzeba na takie rzeczy uważać. Ho, ho, ho! Proszę, proszę! Ho, ho, ho! Merry Christmas and the Happy New Year! Podoba mi się ten system, chociaż... Kurczę, powiem wam szczerze, że bardziej by mi się podobało, gdyby w grze wprowadzono jeszcze system ekonomiczny, że po misji mogę wejść na przykład... O kurde! O, chyba się wydarłem do mikro, przepraszam. Ale to naprawdę się tego nie spodziewałem. To świntuszki niemieckie, co mnie tu zrobili? To czy cię widziałem? Widziałem cię! No! Dobrze wyszło, tam coś jest, coś się świeci jak psu jajca. Dobra, to już tam biegnę. Tak czy inaczej, o czym to ja wam ględziłem? A no właśnie o tym, że też trzeba uważać, a i przy okazji... snajper. Springfielda? Jak z lunetą, to chętnie! Jasne, się robi się. Szefie, już się robi. Mogę to zamiast pistoletu wziąć? Mogę. Okay. Wow, no w Call of Duty tego nie było. Epickość. Widziałem go. No myślałem, że reflektor o zdupce. Widzę cię. Stół magowy wiutku, headshot! Wracaj do centrum. No jasne, spoko, moko, maroko, chętnie. Ty, myślałem, że to zamiast pistoletu wziął. Nie, jednak się tak nie da. Nie wiem, czy mi się Springfield przyda, więc będę go nosił póki co, ale... Zmieni na Thompsona. Mówiłem wam ostatnio o tym, że nieco bardziej podoba mi się taki system ekonomiczny, że po misji wchodzę na przykład do tego sklepu i kupuję sobie te ulepszenia, które odblokowałem podczas kampanii. To było super, a tak to jak automatycznie mi się to montuje na broni w momencie, kiedy to tylko odblokuję, to aż tak bardzo mocno nie czuję tego progresu, prawda? Nie mogę poczytać o tych zmianach, które montują mi się na danej spluwie. To było fajne, więc ogólnie system jest spoko, bardzo fajny, podoba mnie się, aczkolwiek wydaje mi się, że można by go było nieco lepiej zrobić. A ty co, ty chciałeś zrobić takiego Schwarzenegga Arcenegerem? Strzelać za pleców? Z dupy se strzel, konfidencie jeden! Oczywiście. No i co? I... Czyli za tym jeepem ktoś jeszcze mu... A, jest tam, rzeczywiście. Czekaj, czekaj, czekaj. Poczekaj, a nie ma grenadów. Mam grenady! Super jest ten mechanizm, że mogę przetrzymywać granat. Naprawdę świetna sprawa, można tak wymierzyć, że akurat eksploduje w momencie, gdy trafi na wroga. Nasz? Nasz. No. Chyba nieźle to wyszło. Chyba dobrze idzie. Kubelwagen, ja bytę. No i co? Też fajne refleksy, świetne. No, muszę przyznać, że zatrważa mnie ta gra w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo powstała przed Call of Duty i to cały rok, a mimo wszystko pod wieloma względami, jak dla mnie typowo subiektywnie, a od początku wam mówiłem, że ta ocena będzie subiektywna, jak dla mnie subiektywnie, pod wieloma względami ta gra jest po prostu lepsza. Nie mówię, że pod wszystkimi, aczkolwiek pod wieloma. Czy ten plan da się jakoś ominąć, z boku na niego uderzyć na przykład? Wiecie, ja jestem taki zboczeluszek, lubię z boku. Where are you? Where is the enemies? Szczylują się. Na plecy im trafiłem, a jazda. No to spoko. Wow, ale panowie, panowie, tylko spokojnie. Bez bulwersji, proszę. O kurde, lebele, to chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby tutaj być, bo teraz jestem pod ostrzałem wszystkich, ze wszystkich możliwych stron. Dobra. No i też zacząłem wam, ludziska, swego czasu mówić o tym, że feeling strzału jest zupełnie inny niż w Call of Duty. No może do tej pory, kiedy wypowiadam się na temat tej gry, możecie wysnuć takie wnioski, że jestem jakimś normalnie potężnym sprzymierzeńcem Medal of Honor, że tylko bym narzekał na to Call of Duty. Tak nie jest, mam typowo obiektywne podejście do obu tytułów, nie jestem jakimś potwornym zwolennikiem żadnego z nich.
mam po prostu taką chłodną kalkulację tutaj. I mówię, co myślę, mówię, co mi się rzuca w oczy na dobry początek. A co mi się rzuca w oczy? To, że tutaj czuję, że steruję realnym człowiekiem. W Call of Duty to wszystko było takie bardziej jakby syntetyczne, bardziej takie usystematyzowane. Czułem się, jakbym sterował takim Herosem, jakimś Schwarzeneggerem, Arzenegerem albo innym, prawda, Bruce'em Wayne'em. O, kolejny, który odleciał. Co oni tak latają? Chyba do nieba i się spieszy. No, się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Tyle w temacie, proszę cię, jak cię zgasiłem, widziałeś? No. Tak czy inaczej, rzeczywiście tutaj mam bardziej takie wrażenie, że kieruję realnym człowiekiem, bo te ruchy są takie płynne. Niedokładne, o, to jest dobre określenie, niedokładne. W Call of Duty wszystko było takie bardziej precyzyjne, bardziej takie, jakbym sterował maszyną, a tutaj, nawet podczas biegu, tak się bardziej czuję, jakbym realnym człowiekiem sterował i podczas ruchów to wszystko jest takie też niedokładne, nie do milimetra działa i bardziej mi się to podoba z tej perspektywy. Tak jakby troszeczkę lepszy feeling. Natomiast co mi się nie podoba, w Call of Duty była obrazowana swastyka. Natomiast tutaj widzę, że twórcy gry boją się tym podobnej symboliki i swastyki nie ma. Tak więc to z kolei mi się nie podoba. Ale inna rzecz mi się również nie podoba zasadniczo, bo zobaczcie, że ja wróciłem do tego miejsca, gdzie byłem na samym początku misji. Ja już ten potężny pałac czyściłem. Wow! Headshots! No i co teraz? Ajajaj! Caramba, que pinche, señora! Bendejo! Double kill! Monster kill! Pięknie! No, tak więc nie podoba mi się to, że tutaj nie ma swastyki, że boją się tym podobnej symboliki. Nie do końca podoba mi się to, że wykorzystują tak inwazyjnie te miejscówki, w których już byłem. Bo w tym pałacu już byliśmy, a nagle znowu się tu Niemcy pojawili. Ale nie wiem, czy to będzie bardzo powszechnie stosowana mechanika w tej grze, tak więc na razie jestem to w stanie przymknąć na to oko, nie będę miał ozorem, może to jest tylko taki wyjątek od reguły, prawda? Natomiast co mi się podoba? Snajperki. Tak jak widzieliście, macie dosyć ciekawy celownik, możecie przybliżać, oddalać tym celownikiem. Takiej mechaniki w Call of Duty nie było, tak więc super sprawa. Z tej perspektywy naprawdę tytuł zachwyca. Ptyczku! Dobrze. Ja teraz na dach iść, tak? Chyba tak. Przecież ja już tutaj byłem na tym dachu. Frycek! Oho, dużo Niemców. Poczekaj! Dobra. No i co? Troszeczkę z tej dupeczki, snajpereczki se poszczelą. Co ty tak machasz tymi człapami? Ho, szłapy zostaw w kieszeniach, mój drogi. O, to było złe. No może strzelanie tutaj na taki dystans ze snajpy to chyba nie jest najmądrzejsze, tam mi się coś wydaje, ale dobra. Kościu, zastawiasz! Zastawiasz mnie! No, wszyscy! Posiłki są w drodze. A, utrzymajcie pozycję. No to jednak te misje nie są takie krótkie, jak mi się wydawało. Myślałem, że to będą takie misyjki na 16 minut, tak je zapamiętałem, a tutaj widzę, że już drugi odcineczek, 23 minuty nagrania, a ja cały czas walczę i świetnie się bawię przy tym. Też trzeba przyznać, to mi się akurat podoba. A i przy okazji, zobaczcie, to jest dowód na to, o czym wam mówiłem, że my tak naprawdę wojujemy na terenie Sycylii. Tam jest brzeg Morza Śródziemnego, a dokładniej precyzując Tyreńskiego. Właśnie z tego morza szedł atak na Sycylię. No i co ja teraz zrobić, przepraszam bardzo. Przepraszam! I odepsi kontratak wroga. Jeszcze coś tam było napisane? Zlikwiduj niemieckich oficerów. Pozostało jeden. No gdzieś mi się tutaj świeci, że taki frycek jest, ale pode mną chyba, to będzie piętro niżej. Czyżbym kogoś ominął? Jeżeli tak, to przepraszam, nie chcę nikogo dyskryminować, wszystkich morduję porówno. To się nazywa brak dyskryminacji, równouprawnienie, rzecz jasna brak rasizmu, nazizmu. I tak dalej. I innych izmów, że tak powiem. Gdzie jest ten frycek? No chyba tutaj. I kill you! A, widzicie, czyli musiało się teraz odblokować. Ja bym go nie zabił, to by się chyba nie odblokowało. Kolejne zadanie. No dobra. A co to teraz? Colonel Scott Webb, commanding officer. This is the after-action report for the 82nd Airborne. July 11th, 1943. Landed at 22:30 hours under heavy fire.
airborne troops destroyed all enemy AAA emplacements in and around Adanti. Village and its environs were cleared and secured. Enemy currently retreating to the north. This operation, the first combat jump for our division, was decisive, but costly. War has begun. Made it soon. No nie wspomniano tutaj o tym, że był friendly fire i że własne wojska alianckie strzelały do własnych samolotów, ale rzecz jasna mnie to nie dziwi, po co wspominać o tym podobnych rzeczach i pluć sobie prawda w oczy. Jeszcze podsumowanie misji, zobaczcie. A to jest zbiór misji, tak? Czyli jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. No to rzeczywiście gra do najdłuższych nie należy, tylko 6 misyjek. Medal żołnierski, przyznawany tym, którzy pełnili sumienną służbę na stanowiskach wiążących się z wielką odpowiedzialnością. Kryteria odblokowania: znajdź i wykorzystaj wszystkie bronie dostępne w grze. Okej. Nawet nie wiedziałem, że wszystkie wykorzystałem. Legia zasługi, przyznawane personelowi wojskowemu za wzorową służbę podczas wypełniania zadań nadzwyczajnych. Kryteria odblokowania: ukończ dowolną misję nie ginąc. Nie zginąłem? Może nie zginąłem, nawet nie wiedziałem. Trafienia. 272 trafienia. Naprawdę tutaj było tylu wrogów? Nie, zabitych 150, czyli było ich 150. Strzały. 1158. To pięknie prezentuje, co potrafią bronie szybkostrzelne, takie jak karabiny i pistolety maszynowe. Dlatego w tych konfliktach przyszłościowych czasami bywały takie wymiany ognia, tym podobne wojny, gdzie średnio statystycznie rzecz biorąc na jednego pokonanego przeciwnika byliśmy w stanie wystrzelić przeciętnie 10 tysięcy pocisków. Zdarzało się i tak. To nieco bardziej te współczesne wojny, ale w okresie II wojny światowej też się to zdarzało. Celność 23%, no trochę mało. Zabitych w walce wręcz 0. Strzały w głowę 36. Tłów 106. Broń 96. Nogi 19. Strzały w pachwinę. Naprawdę takie rzeczy tu podsumowują? Ulubiona broń, rzecz jasna, Tommy Gun, czyli Thompson. No dobra, spoko. W takim razie kontynuuj mnie, bo podobają mi się tym podobne podsumowania po każdej misji. Nawet jest taka symulacja. Fajne, podoba mi się. To jest taka gratka dla ludzi, którzy znają historię. One mogą się wczuć w ten konflikt, bo wiedzą, jakich operacji militarnych tyczy się... Co to było? Dobra. To się zamknie. General Clark's men have been subjected to fierce counterattacks and are taking heavy losses. The Germans withdrew their supply lines all along the Amalfi coast, forming staging areas to support surprise counterattacks. The largest of them is located here, near the Pestum archaeological project outside Salerno. The Germans are dug in and well protected among the ruins. We must dismantle their operations piece by piece. An enemy communication center is located to the south. Strike fast. A motor pool lies to the north. Sabotage any and all fuel supplies. Finally, we have reports that the enemy has a munitions stockpile hidden somewhere among the excavation. Find it and remove the threat. Okay. Da się zrobić. Dobra. Czyli będziemy niszczyli zapasy paliwa, co też jest samo w sobie całkiem ciekawe. No, dosyć nietypowa miejscówka, czyli będziemy się potykali z wrogami na terenie wykopalisk, aczkolwiek Włochy, no powiedzmy sobie szczerze, tym podobnych miejsc miały całkiem sporo, więc nie ma się tutaj co dziwić. Być może teraz wezmę sobie MP40 celem urozmaicenia, żeby nie strzelać w kółko z tych samych spluw. Już mogę wziąć Springfielda, zobaczcie, pojawiła się kolejna spluwa, no ciekawie. Zatem tutaj wezmę, być może Garanta, bo Garantem jeszcze do tej pory nie strzelałem. Z pistoletów cały czas mam tylko taki wybór, czyli Colt 45-1911. No, spluwa doskonale nam znana również z realiów typowo mafijnych. Zobaczmy, jakie staty ma to względem Thompsona. Obrażenia. Szybkostrzelność jest zdecydowanie mniejsza. No dobra, powalczymy teraz w takim zestawieniu. Zobaczmy, co mi się uda zrobić. Zatwierdź mnie, Ivo. Maszynę, pistolet 40. Steel hand granate. Sprawdzony. Skuteczność bojowa 3. Oficer here. Spoko, dziabne herbatki, ludziska, wasze zdrowiem.
teraz będziemy tak naprawdę brali czynny udział w operacji Avalanche, czyli w operacji Lawina. Pokażcie mi człowieka, który potrafi wyskoczyć z samolotu, a pokażę wam człowieka, który będzie walczyć. Generał James M. Gavin. No, ciekawe cytaty. Zupełnie jak w Total Warze, prawda? Tam podczas ekranu wczytywania również gra prezentowała nam ciekawe cytaty historyczne. Bardzo mi się ten zabieg podoba. Można się czegoś dowiedzieć, coś zapamiętać. No, jak tam ludzisko? Co się dzieje? Ktoś chyba oberwał. Słabo. Wracasz do domu? Nie bardzo? Nie bardzo. To jest operacja Lawina, więc do domu to jeszcze mam daleko, chłopaki. Niestety, muszę was zasmucić. Ruchy, 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 chłopaki, ruchamy się! Jakieś takie powolne, który z nich? Dobra. Szkaczemy! Pierdut! Jest mapisz, wyczekam to troszeczkę, skoczę tutaj! Pięknie! No i dobra, mamy te wykopaliska pod sobą. Gdzie są strefy zrzutu? Postaram się właśnie zmierzać do takich stref. Może tam podlecę, o ile mi się tylko uda. Nie uda mi się, matko bosko, kochano, nie dolecę tam. W krzak wlecę. W drzewo wleciałem. No może akurat nie byłby ze mnie najlepszy skoczek, jeżeli by wpadał w drzewa, no ale trudno się mówi. Nie wszystko od razu człowiek umie, prawda? Niektórych rzeczy to się trzeba nauczyć. Od co? Garant, ty stary rowerze, ty stary druchu, jak mi cię brakowało. Prawdę mówiąc, całkiem niedawno tobą grałem, bo w Call of Duty World at War, które ogrywałem również stosunkowo niedawno, aczkolwiek mimo wszystko mile do ciebie powrócić. Ty stary druchu, ty stary rowerzem. Dobra, co to? Czyżby nowa broń? No nowa broń, no normalnie nowa broń. Aha, tak się atakuje, dobra. O kurde lebele. No to troszeczkę z tego postrzelamy, zdecydowanie. Wow, to jest fajne. Czuję epickość tej spluwy, czuję jej moc. I got the power! Handę granatem, trzeba uważać. Zamieniłem to sobie z MP40, może nie najlepszy wybór, aczkolwiek mimo wszystko myślę, że całkiem niezły, bo zawsze taki pistolet maszynowy jeszcze będę w stanie wybrać w przyszłości, więc spokojna wasza rozczochrana. Jeszcze wyjdziemy na ludzi. Co się dzieje? Kto się? Jak mnie ręcznie zaatakowała świnia jedna. No tutaj się walczy naprawdę na bliski kontakt. Co? What? No dobra, mam zeza, ale to powinno być to takie troszeczkę rozbryzgowe, że tak powiem. Spluwa mi się podoba i myślę, no mam takie wrażenie, że ma troszeczkę większe pole rażenia niżli ten shootegun z Call of Duty, a być może jest to przekłamane, dlatego że w Call of Duty po prostu walczyło się na nieco większe dystanse niż tutaj. Tutaj naprawdę walczymy w bardzo, bardzo bliskim zwarciu. I to wra... O kurde! Nie, co złego to nie ja. Jak się bydlok zawziął? A ty co? Aha, nasz, dobra. Myślałem, że Niemiec. Szlak. Przydałoby się wejść na te rusztowania, bo z góry nas klepią. Wow, przepraszam. Ajajaj. Kurde! No co ci Niemcy robią? Trochę kultury na litość boską, błagam was. No. Tak czy inaczej, przed naszymi oczętami rozpościera swoje dumne lico operacja Avalanche, czyli operacja Lawina. Tak naprawdę była to operacja szturmu, swego rodzaju kolejnego desantu, potężnej inwazji, tym razem na Półwysep Apeniński. Czyli ten bucik włoski, bezpośrednio w momencie, gdy alianci zdobyli Sycylię, doszli do wniosku, że mogą również zdobyć całe Włochy. No, co się potem działo? Zaraz wam to nadmienię, bo to jest całkiem ciekawa historia, mianowicie... Spojrzałem właśnie na sztoper, z tego co widzę, nagrałem 34 minuty, tak więc wybaczcie mi, aczkolwiek urwę ten materiał w połowie zdania, wiem, że to nikczemne i niegodziwe, ale będę wam ględził o ciekawostkach jeszcze na kolejnym materiale z tejże właśnie serii Zagrajmy Wy. Mam nadzieję, że seria wam się podoba, muszę przyznać, że mnie się bardzo mocno podoba, cieszę się, że nagrywam ten tytuł bezpośrednio po Call of Duty. Mogę rzeczywiście solidnie podsumowywać te gry, porównywać je do siebie. No i myślę, że w takim ogólnym, całokształtowym podsumowaniu tego medala pod koniec tytułu zrobimy sobie rzecz jasna również porównanie do Call of Duty. Tam podsumuję te wszystkie plusy i minusy względem siebie owych tytułów. Myślę, że to będzie całkiem ciekawe. A póki co tutaj się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości na moim kanale. Hej ludziska, cześć!